Mamy obowiązek zostawić po sobie świat, zostawić po sobie państwo, z którego nie trzeba emigrować, żeby móc żyć jak wolny, normalny człowiek. Tam, gdzie wszyscy idą w mitologię polityczną, w populizm socjalny, tam my podajemy trudną, ale prawdziwą czerwoną pigułkę. Mówimy jak jest. I mimo to, że nie mówimy życiu łatwym, obudziliśmy w ludziach nadzieję. Jesteśmy alternatywą dla tej całej zdeprawowanej klasy politycznej. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj oczywiście o Konfederacji, dlatego że ta konferencja Konfederacji wzbudziła najwięcej zainteresowania ze względu na rozmach, ze względu na liczbę ludzi, którą zgromadziła, no i ze względu na to, że była dobrze przygotowana i no, pokazała program nowego pokolenia. Ja myślę, że to jest właśnie główna zasługa Konfederacji. Konfederacja to jest wylęgarnia nowej elity Polski i nowej elity politycznej Polski i właśnie to mieliśmy okazję obserwować w tę sobotę. Bardzo przyjemnie było na to patrzeć. Myślę, że Polska pookrągłostołowa powoli odchodzi, niezależnie od tego, czy służby, które pilnowały tego układu, chcą czy nie, po prostu następuje zmiana pokoleniowa i ona troszeczkę już zmieniła zwrotnicę polskiej polityki. Widać to wyraźnie w popularności Konfederacji wśród na przykład mężczyzn w wieku od tam 18 do 39 lat, gdzie wygląda to bardzo poważnie i wynosi około 40%. Wszyscy stawiają na to, mówię, wszystkie te polityczne, stare, nie chcę tutaj używać wszystkich bardzo wad, ale ci działacze polityczni, którzy od tam okrągłego stołu tę polską polityką trzęsą, stawiają na skłócenie Konfederacji, podzielenie jej. I ja myślę, że może jeszcze nie teraz, może jeszcze mądrość polityczna tych ludzi ukształtowana w tym procesie, dosyć trudnym procesie zdobywania swojego miejsca w układzie politycznym Polski przeważy. Ale mnie rozpad Konfederacji w momencie, kiedy Konfederacja, by jak gdyby elita Konfederacji zdobywała władzę w Polsce, nie przeszkadza. Tak, są tam ludzie, którzy konserwatyzm widzą bardziej po stronie gospodarczej niż po stronie społecznej i tak dalej. Myślę, że to może ich szczerze podzielić. Ale proszę Państwa, stała się rzecz najważniejsza. Ukształtowała się grupa polityczna, która wyrosła w walce o swoje miejsce w polskim systemie politycznym. To nie jest żadna młodzieżówka PiS-u czy PO, to nie są żadni konformiści, którzy przystąpili do tej czy innej formacji tylko dlatego, że widzieli w niej miejsce dla siebie, no bo dobrze być jest w jakiejś partii, to jest dobre dla biznesu, jak to się mówiło. Tylko to są ludzie, którzy rzeczywiście no, wierzą w to, co mówią, mieli poglądy, które zostały w pewien sposób sprawdzone w boju i to są ludzie, którzy wiedzą, że ta polska polityka tak wygląda, jak wygląda, czyli że jest bardzo skorumpowana i chcą to zmienić w interesie swoim, swoich dzieci, w interesie Polski. To jest najważniejsze. Odradza się elita Polski, elita kraju, który ma prawo i potencjał do tego, żeby zająć poczesne miejsce w sercu Europy i nie być chłopcem na posyłki, nie być chłopcem na posyłki żadnego z układów politycznych. Na razie Polska niestety jest chłopcem na posyłki, widać to wyraźnie po polskiej polityce zagranicznej, chociaż ona też ma swoje czkawki, ale no, miejmy nadzieję, że w momencie, że da się wypracować jakiś układ, jakoś włożyć nogę w drzwi, rozepchnąć te przemożne siły, które Polskę zawłaszczyły i wydaje mi się, że no, tak jest, mają na własność. I zmienia się sytuacja geopolityczna, słabną Stany Zjednoczone, słabnie Rosja. Ważne jest, żeby kraje takie jak Polska, które jeszcze mają dynamiczne młodzieżowe elity, gdzie ludziom się chce, gdzie ludzie nie są zepsuci, tak jak w takich krajach jak Europa Zachodnia czy Ameryka, gdzie no, istnieje jeszcze ta idea normalności, gdzie ludzie są skłonni przeciwstawiać się temu walcowi i neomarksizmu, nowej rewolucji i tak dalej, ale też są skłonni przeciwstawiać się tej degreguladzie i rozkładowi, który cywilizacja zachodnia zalicza ostatnio.
No więc jest to nadzieja dla Polski. Konfederacja na pewno jest nadzieją na Polski. Jest tam najwięcej zdrowego rozsądku. Nawet jeżeli szukamy, słuchamy w mediach głównego nurtu, jeżeli tam chcemy się czegoś dowiedzieć o Konfederacji, to jeżeli posłuchamy wypowiedzi jej przedstawicieli, jej liderów, to są to ludzie konkretni, są to ludzie, którzy znają fakty w zestawieniu z tymi posłami, czy obozu rządzącego, czy tej totalnej opozycji, czy jakiejś tam SLD, różnych dziwnych ludzi, naprawdę wypada to bardzo dobrze. I nawet jeżeli ja bym chciał, żeby po prostu polskie życie polityczne tworzyli tacy ludzie, jak teraz są w Konfederacji, czyli może Konfederacja z prawa, Konfederacja z lewa i mamy już polski parlament, prawda? Wiem, że w momencie, kiedy zaczną się prawdziwe klocki, kiedy przyjdą do ludzi, którzy będą mieli jakieś tam pozycje wpływu w Polsce, ci ludzie, którzy no, kręcą, jak to się mówi, lody w Polsce, gdzie jest biznes, gdzie są pieniądze, gdzie są strefy wpływów, gdzie są no, takie rzeczy jak wiarygodność kredytowa Polski, możliwość sprzedawania zadłużenia Polski i tak dalej, że to wtedy może się zmienić, ale też wierzę w Polaków, dlatego że do tej pory jest to naród niesamowicie dynamiczny, do tej pory są to ludzie, którzy, dzisiaj to jest modne słowo, są bardzo ogarnięci i którzy no, po prostu bardzo dużo dobrego z Polską zrobili. Jedni mówią, że to dzięki temu, że Polska jest w Unii Europejskiej. Ja powiem przekornie, że to mimo tego, że Polska jest w Unii Europejskiej, Polacy pokazali niesamowitą przedsiębiorczość. I to, no, modlę się o to, żeby nie zostało po prostu ścięte, skoszone, tak jak tyle razy w historii, kiedy jakieś niepokoje, wojny, straszne wydarzenia po prostu doprowadzały do upadku tej odradzającej się Polski, ścinały kolejną głowę, kolejne pokolenie Polaków. Modlę się o to, żeby tym razem tak nie było. Niech żyje Konfederacja, niech żyje Polska suwerenna, niech żyje wolna Polska, niech żyje Polska, w której ludzie będą mogli realizować swoje ambicje gospodarcze, cele życiowe, po prostu będą mogli godnie i dostatnio żyć.